Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z recenzji. Z recenzji, znaczy, już, słuchajcie, już dawno nie było recenzji książki. I właśnie to jest recenzja książki. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Wiedźminem. Wiedźminem, krew elfów. Książkę tą przeczytałem przed chwilą. Powiem wam szczerze, że książkę tą przeczytałem kiedyś 40, 50 stron, góra, połowa. Dalej nigdy tak naprawdę tej książki nie czytałem. Odłożyłem na półkę i kompletnie o niej zapomniałem, ale stwierdziłem, że książki, które mam, warto by przeczytać, a nie tylko po to, żeby kupować i ich nie czytać. Książki są po to, aby kupić, przeczytać i wyrazić o niej swoje zdanie. I zdanie ewentualnie za parę dziesiąt lat przeczytać ponownie. Wybaczcie za efekty specjalne w postaci ale mam 22 stopnie we Wrocławiu i musi być okno otwarte, bo inaczej się poduszę. Słuchajcie, Wiedźmin, krew elfów. Jest to trzeci tom sagi o Wiedźminie. Trzeci tom, który mówiłem już, jak czytałem. Słuchajcie, jest to trzecia część przygód o Geralcie. Bardzo ciekawie napisana książka autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Swoją drogą o Andrzeju Sapkowskim mam swoje zdanie, ale to nie jest temat na ten odcinek. Słuchajcie, książka ma, jeśli ktoś by chciał przeczytać, 295 stron. Nie jest to dużo, ale też nie jest to mało. Są książki cięższe, takie jak chociażby Macbeth, którego nie przeczytałem, jest to lektura szkolna. Chyba, wiadomo, no to już powiedziałem, czemu nie przeczytałem. Ponieważ uważam, że jest, lektury szkolne są za długie. Lektury szkolne po prostu są za nudne. Ale wracając do Wiedźmin. Słuchajcie, Wiedźmin tak naprawdę w tej części spotyka się z... spotyka się ze swoim przeznaczeniem. Z przeznaczeniem, które... przeznaczeniem, którym jest dziecko nazywane Ciri. Kto grał w Wiedźmina 3, ten wie. Ja nie grałem, ale oglądałem całą serię z Wiedźmina 3, tak nawiasem mówiąc. Ciri, z którym jest związana dość duża część samej książki. Około 3/4 książki skupia się właśnie na relacjach Ciri z, zarówno z otoczeniem, z samym Geraltem, z Wiedźminami w początkowej części gry, jak i z czarodziejkami też od początku do końca książki, do końca tomu trzeciego. Jest tu, nie jest to już książka podzielona na opowieści, tylko jest to książka, która kontynuuje poprzednie dwa tomy. Jest to ciąg dalszy, dalsza historia odnośnie odnośnie poprzednich dwóch tomów, Ostatniego życzenia i Miecza Przeznaczenia. Następnie jest, idąc w kolejności chronologicznej, jest Czas Pogardy, Chrzest Ognia, Wieża Jaskółki i Pani Jeziora.
Książka ta jest w pewien sposób zapewne połączona również z grami, gdyż same tomy, sama cała saga, trylogia o tym Wiedźminie, może trylogia nie, trylogia to złe określenie, cała saga o Wiedźminie jest połączona z grami. Nie chodzi o to, że jeśli ktoś grał w gry, a nie czytał Wiedźmina, to nie zna szczegółów, aczkolwiek przeczytanie sagi i zapoznanie się z grami w takiej kolejności, to wtedy możemy wiedzieć, co się akurat będzie działo. Jest tu dość ciekawie poruszony pewien temat, który ciągnie się, można powiedzieć, chyba przecież w następnym tomie będzie, którego niestety tomu czwartego nie mam, a bardzo bym chciał mieć, bardzo bym chciał przeczytać i bardzo bym wam chciał go zaprezentować. A chodzi mi tutaj o pewną rzecz, która ma miejsce już tak mniej więcej od końca książki, a mianowicie o to, że mamy do czynienia z tymi królami Królestw Północy i oni obmyślają strategię uderzenia na Nilfgaard poprzez incydent. I to jest fajnie zobrazowane przez właśnie w Wiedźminie 3, gdzie tak naprawdę dowiadujemy się odnośnie tego, co się stało, gdyż tutaj w książce jest taki fragment, gdzie Emhyrvar Emrise, czyli ten władca cesarstwa Nilfgaardu, mówi, że incydent będzie, ale dopiero na jego rozkaz. I ten incydent, ten tak naprawdę jego rozkaz, możemy zobaczyć już w Wiedźminie 2 po napisach końcowych, gdzie Nilfgaard przekracza rzekę Jarugę i wtedy w Wiedźminie 3 jest ciąg dalszy tych wydarzeń. Sama opowieść o Ciri w tej lekturze jest przedstawiona w naprawdę mądry sposób, gdyż przedstawia przemianę tej dziewczyny z takiej z takiej szlachcianki w wiedźminkę, później w czarodziejkę. To jest bardzo ładnie zobrazowane, naprawdę mistrzostwo świata, jeśli chodzi o coś takiego, świetnie zrealizowane, mi się to podobało. Cała książka mi się podobała, lecz czy mógłbym dodać coś jeszcze? Zakończenie. Zakończenie, które skończyło się. Tak jest. Zakończenie, które się zakończyło, można powiedzieć, cliffhangerem, że czytamy, nagle i wiecie, tak jakbyśmy, jak macie w Call of Duty 4 Modern Warfare i w Call of Duty Modern Warfare 2 końcówka kampanii, nagle jest pstryk, nie? Jakby ktoś, wiecie, byście oglądali super film, 4-godzinny i nagle